będzie pochwalony Jezus Chrystus. Święta Zmartwychwstania Pańskiego wprowadzają nas w tajemnicę, która bez wiary byłaby pusta. Trzeba wiarą spojrzeć na śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. To coś niezwykle ważnego dokonało się tam na Kalwarii. Dla każdego z nas, to każdy z nas ma swój udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. On umiera, żeby przywrócić nam życie wieczne, żeby otworzyć przed nami szansę zbawienia, żeby wyzwolić człowieczeństwo odkupione, prawdziwe, piękne w każdym człowieku. Bez wiary nie można rozwijać pełnego, pięknego, zahaczonego o Boga i o miłość drugiego człowieka, człowieczeństwa. Pan Jezus zmartwychwstały przychodzi dodać odwagi każdemu z nas, żebyśmy umieli powstawać z naszych słabości, pokonywać samych siebie, żebyśmy pamiętali o naszej śmierci, że przyjdzie kiedyś moment zdania sprawozdania z naszego życia, z darów, które otrzymaliśmy i że przyjdzie moment spotkania z Chrystusem i On bardzo chciałby, dlatego oddał swoje życie, żeby każdy z nas mógł, wspierając się na Jego krzyżu i na Jego ramionach zmartwychwstałych, przejść do zbawienia wiecznego. Myślę, że to jest wielkie przesłanie, które Pan Jezus przynosi po swoim zmartwychwstaniu. Pokój wam, przynosi pokój człowiekowi, pokój serca, pokój sumienia, pokój serca uwolnionego od samych siebie, od grzechów, od egoizmu. Nie ma miejsca w atmosferze wielkanocnej, zwłaszcza w atmosferze wiary, nie ma miejsca na nienawiść. I to jest moje pierwsze gorące życzenie do Polaków. Zaniechajmy wreszcie nienawiści. Na wszystkich poziomach ona niszczy człowieczeństwo, niszczy społeczeństwo, niszczy sąsiedztwo, rodzinę. Próbujmy pokonywać siebie, reformować siebie, zanim zaczniemy reformować innych. Bardzo piękne życzenie wyraził w ostatnim, który przeczytałem w wywiadzie, ojciec obecnego prezydenta. Zapytany przez rozmówczynię, jakie miałby życzenia wobec swojego syna, wobec swoich dzieci. Jak to, powiedział chrześcijański ojciec, wierzący ojciec, może życzyć tylko zbawienia wiecznego, żeby się zbawili. Myślę, że to jest życzenie, które chciejmy przyjąć od Pana Jezusa. Życzenie, które płynie od Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, żeby każde z dzieci Bożych mogło się zbawić. Żyjmy tak, żebyśmy się mogli zbawić, żebyśmy się zbawili. Moimi życzeniami obejmuję Polaków na obczyźnie i w Polsce, w diecezji, w rodzinach samotnych i zmagających się z trudnościami. Wszystkich, żebyśmy potrafili odkrywać drogę do bliskości z Chrystusem i u Niego czerpać motywy życia i nadziei. To jest naprawdę realny wymiar pomocy, bo On ma klucz do serca ludzkiego i potrafi je otworzyć. Chciałbym życzyć wszystkim zmagającym się z trudnościami w wierze, aby odkryli bliskość Boga. Wszystkim zmagającym się z brakiem odwagi w świadczeniu dobra, żeby nabrali tej odwagi, bo miłość jest imieniem Pana Boga, także ta miłość do drugiego człowieka. Przeżywaliśmy w tych dniach inaugurację i przypomnienie wydarzeń w Markowej z czasu ciemnego okupacji, a jednak znaleźli się ludzie, znaleźli się ulmowie, którzy przygarnęli
zaszczuwanych nienawiścią Żydów i własnym życiem pokazali, że warto tę miłość świadczyć. Niech każdy z nas próbuje przymierzać się do imienia Boga. Bóg jest miłością. Na tyle jesteśmy ludźmi, na tyle jesteśmy z Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego chrześcijanami, na tyle jesteśmy z Boga, na ile potrafimy okazywać życzliwość, dobroć, cierpliwość, przebaczenie, miłość i pokój drugiemu człowiekowi. A zatem niech bliskość Chrystusa zmartwychwstałego napełni wszystkich was, drodzy bracia i siostry, pokojem Chrystusowym. Błogosławionych, radosnych świąt w rodzinnych relacjach całym sercem życzę.